ostre strzelanie w Nowym Dworze Mazowieckim. W trzecioligowych derbach regionu Świt rozgromił Broń Radom 5-1. Spotkanie zaczęło się pomyślnie dla gospodarzy, którzy już w 8 minucie wyszli na prowadzenie. Kamil Tlaga uderzył nieczysto, ale po jego strzale piłka i tak wturlała się do bramki. Tuż przed końcem pierwszej połowy obrona broni znów się nie popisała i Marcin Kozłowski z najbliższej odległości strzelił kolejnego gola dla Świtu. Po zmianie stron worek z golami rozwiązał się na dobre. Najpierw problemu z umieszczeniem piłki w siatce nie miał Hubert Michalik, a chwilę później przy biernej postawie radomskiej defensywy po raz drugi na listę strzelców wpisał się Kozłowski. Gości, którzy razili nieporadnością, dobił natomiast Rafał Maciejewski. Broń stać było tylko na honorowe trafienie. Rozmiary porażki tuż przed końcem meczu zmniejszył Przemysław Nogaj. Dzięki wygranej nowodworzanie na 3 kolejki przed końcem sezonu są niemal pewni utrzymania. Świt nad strefą spadkową ma bowiem 8 punktów przewagi. Broń ma 3 oczka zapasu mniej i wciąż drży o trzecioligowy byt. W piątek drużyna z Nowego Dworu zmierzy się w Warszawie z Polonią, a radomianie podejmą także broniący się przed spadkiem Huragan Morąg.